W tym filmie przedstawię kolejną aplikację, która redukuje zjawisko stutteringu we Flight Simulatorze. Aplikacja nosi nazwę Dynamic LOD Reset Edition. Link do ściągnięcia instalatora znajduje się w opisie. Jednocześnie rekomenduję, aby najpierw zapoznać się z moim filmem o aplikacji o nazwie Auto FPS na moim kanale. Link do tego filmu też jest w opisie. No, rekomenduję dlatego, że niektóre rzeczy bardzo szczegółowo opisałem w tym pierwszym filmie i nie chcę się już powtarzać w tym drugim. Tak jak powiedziałem, ściągamy instalator. Instalacja jest absolutnie standardowa. Po zainstalowaniu pojawia się ikonka na pulpicie. No osobiście to moim zdaniem jest to program, który umożliwia użytkownikowi bardzo elastyczną konfigurację zmian w T-LOT i O-LOT. Warunkiem powodzenia jest oczywiście wiedza o technicznych możliwościach konfiguracji sprzętowej, którą posiadamy, oraz wiedza, co poszczególne ustawienia zmieniają. Dlatego też, jeśli ktoś nie czuje się pewny, to doradzam właśnie ten pierwszy Auto FPS i włączenie trybu Auto Target. Ale przejdźmy do Dynamic LOD. Układ początkowy interfejsu jest bardzo zbliżony do Auto FPS, więc na górze mamy nazwę aplikacji i numer jej wersji. Następnie mamy connection status, czyli informacje, czy jesteśmy połączeni w prawidłowy sposób z symulatorem. Aby oprogramowanie działało, aby aplikacja działała, to te trzy opcje muszą być zaznaczone na zielono, czyli uruchomiony symulator, połączony aplikacja z symulatorem poprzez Sim Connecta i otwarty LOT. To jest dokładnie tak samo jak w Auto FPS. Następnie mamy Sim Values, to są wartości pobierane, czyli dane telemetryczne pobierane z symulatora. I od góry mamy aktualne klatkowanie, AGL to jest wysokość nad poziomem ziemi, na jakiej znajduje się samolot. FPM to jest vertical speed samolotu, czyli z jaką prędkością pionową wznosi się lub zniża. T-LOT i O-LOT to są, dla przypomnienia, T-LOT to jest skrót od Terrain Level of Details, czyli poziom dokładności odwzorowania terenu, natomiast O-LOT to jest skrót od Object Level of Details, czyli poziom dokładności odwzorowania obiektów. Następnie mamy Cloud Quality, czyli jakość, ustawienie jakości chmur. Na dole mamy Trend, to jest aplikacja określa, w jakiej fazie lotu znajduje się samolot, czy na ziemi, czy się wznosi, czy leci na jednej wysokości, czy się zniża. Okienko General to jest pierwsze okienko, gdzie możemy wprowadzać swoje jakieś ustawienia, dokonywać jakichś zmian. Tu jeszcze jest taka informacja na zielono, że aplikacja jest w najnowszej wersji jest zainstalowana. Gdyby była nowsza wersja, to tutaj na czerwono pojawi się informacja, że trzeba ją update'ować. Pierwsze okienko to jest Use Profile. Tutaj możemy zdefiniować sobie 6 profili. No niestety zapis jest trochę skomplikowany, ja nie będę teraz o nim mówił, bo to trzeba jakieś tam ingerować już trochę w kod tej aplikacji.
Teraz mamy okienko Cruise LOD Updates. Jeżeli to jest zaznaczone, to wartość LOD będzie cały czas aktualizowana w oparciu o bieżącą wysokość AGL w czasie lotu. Co jest oczywiście sensowne w przypadku lotów VFR nad pofałdowanymi jakimiś terenami, ale nie wydaje mi się, by miało jakiekolwiek zastosowanie przy lotach na dużych wysokościach, więc w tym przypadku wskazane jest wyłączenie tej opcji. Następnie mamy LOD Step Max On Increase Decrease. No i tu są wprowadzone jakieś wartości. O co tutaj chodzi? Gdy to jest zaznaczone, umożliwia to spowolnienie tempa zmian LOD, jednego i drugiego. Jeżeli mówię LOD, to dotyczy to zarówno terenu, jak i obiektów. Więc spowolnienie tego tempa zmian LOD na sekundę. Tempo tych zmian, czyli zwiększanie i zmniejszanie, ustawiane jest w tym miejscu indywidualnie, czyli tu sobie po prostu sami to wprowadzamy. Aplikacja rozpoznaje, czy zniżamy się, czy wznosimy i w miarę potrzeb sukcesywnie dokonuje odpowiednich zmian LOD, jednego jak i drugiego. No i właśnie, aby zapobiec jakimś gwałtownym zmianom tego LOD, należy dobrać tak tutaj te wartości, aby uniknąć gwałtownych zmian i utrzymać płynność wyświetlania obrazu. Defaultowo tutaj jest zapisane 5, wartość 5, ale mnie wydaje się, że jest to zbyt wysokie. Ja bym rekomendował tu wprowadzenie 2. Przechodzimy dalej. Open window on application start. No to wiadomo, jeżeli chcemy, aby okienko nam się wyświetlało od razu, jak otworzymy aplikację, to zaznaczamy to. Jak tego nie zaznaczamy, no to aplikacja się uruchomi, ale ikonka będzie w Task Managerze. Pause when MSFS loses focus, to jeżeli przełączymy się na jakąś inną aplikację, na przykład na Navigrapha, to ta aplikacja przestanie działać. No i teraz przechodzimy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli ustawień tych LOD jednego i drugiego. No więc te opcje działają trochę inaczej niż analogiczne w Auto FPS, w tym pierwszym programie, o którym mówiłem, ponieważ w tamtym programie zarówno te T-LOT i OLOT ustawiane były w zależności od aktualnych wartości FPS-ów, czyli w zależności od klatkowania, tak te jedne i drugie wartości były ustawiane. Natomiast w tym programie możemy sterować tymi wartościami w zależności od wysokości nad ziemią, czyli AGL, na jakiej znajduje się samolot. Czyli możemy sobie ustawić, że jest, jak jest na takiej wysokości, to ten LOD zarówno dla terenu, jak i dla obiektów ma wynosić tyle. I to robi się właśnie w tych tabelkach. I jak to się robi? No bardzo prosto. Tu są takie dwa edytory dla terenu i dla obiektów. No i aby coś zmienić, no to klikamy dwa razy. Zmieniamy tam tą wartość, na przykład na 200 i robimy save, mamy 1200. No i tak samo LOD możemy zmienić. Czyli teraz jak będziemy na 1200 AGL, to LOD dla terenu będzie 150, a jak wejdziemy na 5000, to będzie 200. To po prostu są kolejne numery. No jak się zmienimy coś, no to wciskamy, klikamy S i wtedy zapisujemy. Jeżeli chcemy dodać jakąś linię, no to klikamy
Dlaczego mi to... A, no okej, dobrze, bo to trzeba teraz wprowadzić 6000 na przykład. LOD zrobimy, nie wiem, 200 i dodamy. O, no tak to się robi, o właśnie. Natomiast, żeby usunąć jakąś linię, no to ją zaznaczamy i minusujemy. I już usunęliśmy. I dokładnie tak samo się robi przy obiektach. Natomiast tu taką mam uwagę jedną. Warto wiedzieć, w jakim celu to wszystko robimy. Bo przykład obiektów, LOD dla obiektów, jest taki, że zwiększając AGL, czyli wyżej jesteśmy nad ziemią, nie ma sensu zwiększać LOD. Tak jak tutaj jest pokazane, na 2500 mamy 120, a na 7,5 tylko 100. Dlaczego? No dlatego po prostu, że im jesteśmy wyżej, tym mniejsza możliwość, że zobaczymy jakieś szczegóły, jakieś niewielkie obiekty na ziemi. Więc jeżeli ich nie będziemy widzieć, to tak trochę niepotrzebnie będą generowane i będą obciążały procesor. Dlatego im wyżej, tym LOD w przypadku obiektów powinno być mniejsze. No takie jest moje przynajmniej zdanie. Natomiast jeśli chodzi o teren, no to odwrotnie. Im wyżej, tym te LOD dla terenu powinno być większe. No i przechodzimy do ostatniego okienka. FPS Adaptation. Tutaj no mówiłem już, że ten program działa odmiennie od Auto FPS, bo Auto FPS utrzymywał minimalną, ustaloną jakąś wartość FPS-ów, jakąś wartość klatkowania. No i ta aplikacja również ma taką opcję, której aktywowanie ogranicza zmiany LOD, zarówno jednego, jak i drugiego, poniżej wyznaczonej przez nas wartości FPS-ów. I jeżeli zaznaczymy tutaj, w tym miejscu, no to wprowadzamy wartość minimalną, na przykład 40, czyli poniżej tej wartości już aplikacja będzie reagować i będzie zmieniać ustawienia LOD jednego i drugiego, no i oczywiście chmury, jeżeli będzie taka potrzeba. No i tutaj jeszcze raz przypomnę, jeśli chodzi o tą wartość, którą tu wprowadzimy, tego minimalnego klatkowania, no to wartość powinna być realistyczna w stosunku do parametrów konfiguracji sprzętowej, jaką mamy. Ja osobiście rekomenduję wprowadzenie najniższej akceptowanej przez nas liczby FPS-ów. To można nawet doświadczalnie dobrać w zależności od miejsca, w którym latamy. Na przykład u mnie zdecydowanie gorsze klatkowanie jest na terenie Polski niż na terenie Kolumbii. Tak mniej więcej, no, czasami nawet i 50%. No i teraz co dalej mamy? Mamy Reduce TLODOLOD by, tu jest, prawda? I mamy dwie wartości, 50 i 50. O co tutaj chodzi? Wprowadzone tutaj te wartości oznaczają, że jeżeli FPS-y spadną poniżej wprowadzonej przez nas najniższej akceptowalnej wartości, czyli w naszym przypadku 40, to te wartości obu tych LOD spadną o 50. Działa więc to też trochę inaczej niż w Auto FPS, gdzie oba LOD były zmniejszane aż do ustalanej przez nas wielkości minimalnej. Natomiast takie minimalne LOD mamy właśnie w tych okienkach. Tutaj ustalamy absolutne minima, do jakich mogą być zmniejszone LOD zarówno dla terenu, jak i obiektów. No i zmniejszmy sobie na przykład tutaj do 60. Zaraz powiem dlaczego. 60 i 60.
i ustalamy, że takie jest minimum. No i teraz jak to działa? No działa to w sposób taki, że powiedzmy mamy ustawione LOD na 100, to w symulatorze, że mamy ustawione na 100. Teraz spada nam klatkowanie poniżej 40, więc aplikacja reaguje i ma zredukować o 50. 100 minus 50 to jest 50. Natomiast tutaj mamy ustalone minimum na 60. Więc a powinno być, spadnie, jeżeli odejmie 50, to spadnie do 50. No więc aplikacja działa tak, że zmniejszy tylko o 40, żeby te 60 zostało zachowane. Po to się to minimum tutaj ustala. No jeszcze mamy dwie ostatnie opcje. Delay start, reduce for. No i tu są dwie wartości w sekundach, bo tu jest S, one są podane w sekundach. I w pierwszym oknie ustalamy, w jakim czasie, liczonym właśnie w sekundach, aplikacja zaczyna dokonywać zmian ustawień w przypadku spadku FPS-ów poniżej tej granicznej, czyli poniżej 40. Tutaj mamy jedną sekundę. Czyli jeżeli nam spadnie do 38, wyświetli się tutaj, no to będzie te 38 przez jedną sekundę, bo po sekundzie aplikacja zareaguje i zacznie zmieniać LOD. Natomiast w drugim oknie wstawiamy czas w sekundach, na jaki dokona tych zmian. Czyli dokona ich na 60 sekund i po 60 sekundach, jeżeli nie wzrosną FPS-y, to znowu sprawdzi. No, jeżeli będzie poniżej, no to znowu to po sekundzie zareaguje. No i ostatnia opcja to jest Decrease Cloud Quality, Cloud Recovery FPS Plus. No, jeżeli to zaznaczymy, to w przypadku spadku poniżej tych 40, które tu ustaliliśmy, zmniejszy jakość wyświetlanych chmur, jakość wyświetlania chmur obniży o jeden stopień czy jeden poziom. Jeżeli mieliśmy na ultra, no to obniży nam do high, jak mieliśmy na high, to obniży nam do medium. Natomiast przywróci do poprzedniego poziomu, jeżeli FPS-y będą wynosić 45. Możemy ustawić 50. Czyli jeszcze raz, spadło do 38, o jedno nam obniżył, wzrosło do 45, przywrócił do tego, co było, a to wszystko się wyświetla w tym miejscu. Teraz prześledźmy działanie aplikacji z symulatorem. Jak widzimy, mamy ustawione 30. Minimalne. Zmieńmy je na ile? Na 40. To musimy też zmienić te Cloud Recovery na 50. No i mamy teraz obiekty 120, teren 150, chmury ultra. I wznosimy się. FPS-y mamy 39, spadły. Sekundę odczekał i zmniejszył do 100 teren, obiekty do 100 i chmury na high. W tej chwili mamy 47, jeszcze nie mamy 50, więc nie powrócił. Teraz
przechodzę na widok zewnętrzny. Dalej mamy 150-120 ultra, klatkowanie 43. I teraz włączam to Step Max i Cruise Updates i zmieniam Step Max na 2. To 50-120 ultra, 40-39, teraz powinien obniżyć, obniżył, 140-105 i chmury high. W tej chwili mamy 40-44, czyli nie zmieni, a teraz obracamy, zobaczymy jak to zadziała, 35-45. 100-100 i haj. To nie jest źle. Ale płynny jest. Nic nie skacze. AGL jest 3843. 100-100 i high, czyli bardzo dobre ustawienia, 47 nawet jest. Sto i high. No, wydajemy na zewnątrz i obracamy. 44 jest. No dobrze, spróbujmy z góry. No tu spadło. 39, 40, 41. Ale teren rośnie. Był 100, jest ponad 120. Nie, FPS-y są 50, a nie wyszło ponad 50, bo by się przełączył. No dobrze, zmniejszymy te 45, 46 już wróciło. Teren 200, 120 i ultra. No i może kilka słów podsumowania. Porównując te dwie aplikacje, ten Auto FPS i ten Dynamic Low LOD, no, która jest lepsza? No powiem, że zaczynam mieć wątpliwości, o ile mi się ten Auto FPS bardzo podobał, no bo tam w zasadzie wszystko się samo robiło. Natomiast ta część ekspercka tam była niezmiernie skomplikowana i taka trochę niebezpieczna, można było się zniechęcić do tego. To tutaj ta elastyczność, może mniej można zrobić, ale jest bardzo fajna, szczególnie jeśli się lata moim zdaniem VFR i to się fajnie tak poustawia tutaj te LOD dla terenu i dla obiektów. No jest bardzo prosta w obsłudze, w zasadzie bardzo oczywiste są te wartości, które się tu wprowadza i można poeksperymentować. Także no, trudno mi cokolwiek rekomendować. Jak ktoś lubi kliknij i zapomnij, to tamta jest na pewno lepsza, a jak ktoś lubi się pobawić trochę bez jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa, że się coś popsuje, bo tu się naprawdę nic nie popsuje, to doradzam tę aplikację. Tutaj jeszcze uwaga taka, że tam się powinno dwa software'y jeszcze zainstalować. One się instalują, już nie będę mówił jakie, one się instalują automatycznie, także nic nie trzeba update'ować. No to tyle, jeśli chodzi o nasz stuttering na dzisiaj.